jestem przed górą Kamieńsk. Która jest najwyższym szczytem województwa łódzkiego. I smaczku dodaje fakt, że jest to najwyższy szczyt, który został usypany przez człowieka. Nad najwyższym szczytem naturalnym województwa łódzkiego jest góra Fajna Ryba. Natomiast ta góra jest troszeczkę wyższa. O, jestem już na szczycie samej góry Kamieńsk. Jestem na punkcie widokowym i zobaczę, czy ci teraz największą dziurę w Polsce. Jest to największa kopalnia odkrywkowa. A to wzniesienie jest utworzone właśnie z wyrobku, z urobku z tamtej dziury. Najwyższy szczyt. Mamy wieżę przekaźnikową i mnóstwo turbin wiatrowych, które tutaj szumią. W zasadzie bardzo łatwo jest tutaj się dostać. No, można wjechać tutaj po prostu samochodem. Natomiast warunki do wjazdu, bo wjechałem tu samochodem, nie są najlepsze. Jest tu cholernie dużo śniegu. Mam nadzieję, że stąd wyjadę. Mam nadzieję, że teraz stąd wyjadę. Ale kolejne wzniesienie korony Polski zaliczone. Tak naprawdę nie ma tutaj szlaku. Trochę, że tak powiem, zaliczone z tlenem, czyli trochę nieuczciwie nie wyszedłem tu na siłą własnych nóg. Natomiast no, droga tutaj prowadzi zaraz obok. I w taką pogodę, w takich warunkach chciałem z tego skorzystać. No jeszcze turbiny wiatrowe. Słyszycie, jak szumią? A ja spróbuję wyjechać, bo miałem przed chwilą z tym problem. Kominy i największa dziura w Polsce. Gdzie spojrzeć, czy coś nie jedzie. Ale jeśli coś jedzie pod górę, to powinienem taką osobę przepuścić. Ja na pewno zjadę, ale czy ta osoba tutaj wyjedzie? Jak okazuje się, osobowym samochodem można, co nie jest łatwe, bo musiałem odkopywać samochód. Gdzieniegdzie już widać asfalt, gdzieniegdzie jest ok, natomiast droga w taką pogodę nie jest łatwa. I ostatnie spojrzenie na kopalnię Bełchatów i na niezłą dziurę, która tutaj powstała w samym sercu Polski. Pozdrawiam ze szlaków korony Polski.